Dzisiejszego wieczoru chcielibyśmy porozmawiać z doktorem Jakubem Bożydarem Wiśniewskim ponownie o ludzkim działaniu, jednakże tym razem o pierwszej części książki, tej dotyczącej metodologii. W tym kontekście pierwsze pytanie, jakie się nasuwa, dlaczego tego jest aż tak dużo, czy prawie 15% książki, i to nie jest przesada, stanowi właśnie ten wstęp metodologiczny. Dlaczego? Nie uważam, żeby to była przesada, dlatego że popełnianie błędów metodologicznych skutkuje potem popełnianiem błędów badawczych. Na przykład jeśli ktoś zacznie uprawiać aprioryczną biologię albo empiryczną matematykę, no to ewidentnie popełnił on na starcie błędy metodologiczne. A Ludwig von Mises, autor Ludzkiego działania, jest właśnie ekonomistą, który reprezentuje sobą no, ogromną badawczą dyscyplinę i ogromną filozoficzną i metodologiczną samoświadomość. Także poświęcenie tak dużej części książki kwestiom metodologicznym jest jak najbardziej uzasadnione, nawet jeśli no, współcześnie nie nawykliśmy do takiego zasadniczego podkreślania roli tych względów, no, można powiedzieć, filozoficznych i związanych z pewną samoświadomością badawczą na tym głębszym poziomie. Czyli nie da się zrozumieć książki, pominąwszy tą pierwszą część, wprowadzenie metodologiczne, które podobno jest również najtrudniejszą częścią książki. Powiedziałbym, że można zrozumieć resztę książki, natomiast ten rozdział, czy ta część metodologiczna, no to jest taki fundament i filar, który pozwala nam w pełni docenić to, jak konsekwentny, spójny i wewnętrznie uporządkowany jest wywód Misesa tyczący się już wszystkich tych bardziej konkretnych kwestii merytorycznych. Odnosząc się jednak do samej praktyki, jak ta metodologia powinna wyglądać, czyli absolutnie nie eksperymentalna, nie empiryczna, czy zgodnie z tym podejściem ekonomista tak naprawdę powinien usiąść w fotelu i myśleć? Nie miałbym nic przeciwko takiej sugestii, że ekonomista powinien właśnie siedzieć i myśleć, dlatego że jedyną alternatywą wobec działania jest właśnie myślenie. Natomiast dobry ekonomista, zanim podejmie jakiekolwiek działania, ani też zanim zasugeruje jakiekolwiek działania, no powinien dobrze zrozumieć samą istotę działania. A działanie jest właśnie tym fundamentem wszystkich bardziej złożonych, szczegółowych zjawisk ekonomicznych, takich jak wycena, wymiana, produkcja, konsumpcja czy dystrybucja. Także jak najbardziej. Nie mam nic przeciwko tego rodzaju sugestii. Czy ta książka wciąż jest aktualna? Bo obecnie zdaje się, że jest bardzo silny trend do tego, żeby ekonomię matematyzować. Myślę, że nie tylko jest aktualna, ale jest też coraz bardziej aktualna, dlatego że w książce tej zawiera się zdrowy sceptycyzm wobec matematyzacji. Oczywiście ilościowo ścisłe przedstawianie rozmaitych danych jest bardzo użyteczne w kontekście na przykład badania historii gospodarczej czy statystycznego porządkowania rozmaitych danych, natomiast matematyka odgrywa dość ograniczoną i jedynie pomocniczą rolę, jeśli chodzi o formułowanie teorii ekonomii. Musimy jednak pamiętać, że tym ostatecznym zwornikiem myślenia ekonomicznego jest użyteczność związana z indywidualnymi konsumenckimi potrzebami, no a użyteczność to jest wielkość psychologiczna i subiektywna, a nie obiektywna i fizyczna i możliwa do przedstawienia tylko za pomocą liczebników porządkowych, to znaczy liczebników związanych z indywidualnymi skalami wartości, a nie przy pomocy liczebników głównych, czyli takich, które pozwalałyby czy sugerowałyby, że można użyteczność przedstawić na modłę jakiejś wielkości fizycznej, kwantyfikowalnej. Także myślę, że w tej książce zawiera też jako element jej wielkiej metodologicznej samoświadomości bardzo słusznie zawiera się w niej zdrowy, choć oczywiście niedogmatyczny i niefanatyczny sceptycyzm wobec nieuzasadnionych procesów matematyzacyjnych w ekonomii. Rozumiem, ale czy w takim razie dane empiryczne, czy jakaś historia ekonomii jest w tym kontekście tak naprawdę bezużyteczna? Absolutnie nie jest bezużyteczna, dlatego że my teorii ekonomii używamy nie jako sztuki dla sztuki, tylko używamy jej jako narzędzia, które umożliwia nam interpretację danych historycznych. W związku z czym oczywiście w pierwszej kolejności my musimy zadbać o to, czy wszystkie odnośne dane historyczne znamy. Jeśli na przykład chcemy teoretycznie wyjaśniać, dlaczego Związek Sowiecki
upadł, albo dlaczego była to gospodarka permanentnych niedoborów, no to musimy zadać sobie pytanie, czy tam na przykład funkcjonował system cenowy, i to jest pytanie historyczne. Tak samo jeśli chcemy wyjaśniać na przykład charakter Wielkiej Depresji w Stanach Zjednoczonych, to też musimy sobie zadać pytanie, jeśli na przykład posługujemy się teorią austriacką, czy miała tam miejsce wcześniejsza ekspansja kredytowa. W związku z tym oczywiście tradycja austriacka, wbrew temu, co się jej nieraz zarzuca, nie ignoruje danych empirycznych. Wręcz przeciwnie, podkreśla ona, że właściwa interpretacja tych danych wymaga wypracowania odpowiednich narzędzi teoretycznych, które jako takie są już pozaempiryczne, wynikają właśnie z logicznego namysłu nad strukturą ludzkiego działania i nad jej rozmaitymi empirycznymi manifestacjami. I to jest też tego rodzaju podejście, które konsekwentnie odnajdujemy przedstawione i dogłębnie opisane i zilustrowane różnymi przykładami w kontekście ludzkiego działania w książce Misesa pod tym samym tytułem, do której lektury oczywiście zachęcam. Tak, no i w tym kontekście już na zakończenie warto dodać, że Rothbard, kiedy upadł Związek Sowiecki, otrzymywał często od dawnych antagonistów intelektualnych Misesa, że no, mają dowód na to, że nie mieli racji. I on wtedy twierdził, że oni do tej pory nie zrozumieli jego argumentów, skoro traktują właśnie ten dowód empiryczny jako dowód na słuszność teorii Misesa odnośnie niemożliwości przeprowadzenia kalkulacji ekonomicznej w socjalizmie. Czy tak jest naprawdę? Tak rzeczywiście było. Tak rzeczywiście było. Wydaje się, że w obliczu no, takich bardzo namacalnych ilustracji tego, jak nieefektywną gospodarką, jak immanentnie nieefektywną gospodarką jest gospodarka socjalistyczna, no ci jej niegdysiejsi zwolennicy musieli to wprost przyznać. Ale Rothbard, kontynuator właśnie tradycji metodologicznej w duchu austriackim, słusznie zauważył, że wszelkie nieszczęście ludzkie, wszelka nędza ludzka, która była wynikiem tych tak zwanych eksperymentów społecznych uprawianych w kontekście gospodarki sowieckiej, tego wszystkiego można było sobie oszczędzić, gdyby zdać sobie sprawę, że dowód logiczny ma to do siebie, że już zawczasu jest w stanie nas przestrzec przed próbami wdrożenia pewnych form gospodarowania, które, jeśli się właśnie bada zjawiska ekonomiczne w sposób logiczny, można zawczasu uznać za immanentnie niemożliwe do zrealizowania, a tym samym immanentnie szkodliwe dla dobrobytu społecznego. Więc Rothbard miał tutaj jak najbardziej słuszność i to jest bardzo dobry i bardzo konkretny przykład tego, dlaczego to jest książka nie tylko aktualna, ale w zasadzie no, ponadczasowo istotna. Miejmy nadzieję, że pozwoli ona nam uniknąć podobnych błędów i eksperymentów w przyszłości. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję również.